opłata reprograficzna obecnie nakładana jest na niektóre nośniki, na przykład na papier, na płyty CD. Projektowane zmiany mają za zadanie wprowadzenie takiej opłaty na kolejne nośniki, na smartfony, na laptopy, na telewizję z funkcją smart. Patrząc na ceny unijne i ceny, które na urządzenia obowiązują w Polsce, zarówno na laptopy, jak i na smartfony, w zasadzie u nas ceny są niższe, a mimo to nadal w przypadku mniej więcej 1/4 osób stanowi to istotną barierę właśnie w zakupie urządzenia, a tym samym dostępu do nowoczesnych usług. W tej sytuacji tak naprawdę, kiedy z dnia na dzień przestawiliśmy się na nauczanie zdalne, gdzie z dnia na dzień zamknęliśmy seniorów w domu, odcięliśmy ich od świata zewnętrznego, podnoszenie w tym momencie cen na urządzenia typu smartfon, typu laptop, typu też i telefony z funkcją smart jest naszym zdaniem ogólnym, jest naszym zdaniem po prostu błędne. Wprowadzana opłata, która może wynieść nawet 6% wartości urządzenia, może spowodować jego wzrost o kilkaset złotych. Niektóre szacunki mówią, że nawet o 600 złotych. Będzie to niewątpliwie istotna bariera dostępu do urządzenia, do możliwości zakupowych Polaków, bo powiedzmy sobie szczerze, największym problemem z zakupem właśnie urządzeń ma grupa osób z grupy wrażliwej o dochodach poniżej 2,5 tysiąca złotych. Weźmy pod uwagę przede wszystkim to, że też samo państwo przeszło na świadczenie różnego rodzaju usług publicznych zdalnie. Zdalnie możemy zarejestrować samochód, zdalnie zapisać się do lekarza, zdalnie możemy też wziąć udział w wyborach, czy też zgłosić akcję z chęci głosowania zdalnego. Kiedy ponad 15% polskiego społeczeństwa nie ma możliwości dostępu do tych usług, no, zaczyna być dość realny problem. Federacja Konsumentów nadal podtrzymuje swój sprzeciw przeciwko wprowadzeniu nowej opłaty od smartfonów oraz od laptopów, od tak zwanych nowych nośników. Oczekujemy spokojnej dyskusji, rozważenia i przede wszystkim dobrego uzasadnienia tego projektu, ale już dopiero po ustaniu zagrożenia pandemicznego.